Witamy bardzo serdecznie na oficjalnej prezentacji przed sezonem żużlowym 2014. Tomasz Brzeziński i Joanna Madej. Dzień dobry. Witamy władze województwa, miasta Łodzi, senatorów, posłów, mecenasów żużla, ludzi sportów, media i kibiców. Od razu powiem, że widać, że żużel łączy pokolenia. Tutaj nie ma żadnych podziałów. I na kluby, i na partie. Wszyscy jesteśmy razem, wszyscy kibicujemy po to, żeby żużel Łodzi był jak najwyżej, czyli był docelowo w Ekstraklasie. A słowem ja powiem tylko jednym. Witamy wszystkich naszych przyjaciół. Dzień dobry. Orzeł, jak Państwo wiedzą, jest jedynym w naszym regionie klubem żużlowym i nieprzerwanie już od 2010 roku jeździ w pierwszej lidze. Barwy klubu żużlowego Orzeł reprezentują zarówno zawodnicy krajowi, jak i zagraniczni. Przypomnę, że startowali u nas Szwedzi, Duńczycy, Rosjanie, Australijczycy, Finowie i Niemcy. Wielu z nich to wybitni sportowcy osiągający sukcesy na arenach międzynarodowych. Tegoroczny cel naszej drużyny to pierwsza czwórka. A dzięki komu ją osiągniemy? Już za momencik Państwo się przekonają. Uwaga, show, zaczynamy! W drużynie Orła Łódź w sezonie 2014.
2014. Zobaczymy. A więc przystępujemy do prezentacji. Pierwszym z zawodników, którego zobaczymy, jest Tomasz Chrzanowski! Popularnie zwany Chrzanek pochodzi z okolicy Torunia. Już jako junior notował bardzo dobre wyniki zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Najlepsze sukcesy to srebrny i brązowy medal młodzieżowych mistrzostw Polski, brązowy młodzieżowych drużynowych mistrzostw Polski i młodzieżowych mistrzostw Polski par klubowych. Z Apatorem Toruń świętował zdobycie złotego medalu drużynowych mistrzostw Polski, a z Wybrzeżem Gdańsk wywalczył brązowy medal w finale mistrzostw Polski par klubowych. Największym sukcesem Tomka był awans do cyklu Grand Prix, w którym wystartował w zawodach o indywidualne mistrzostwo świata w 2005 roku. Miał być ministrantem, na mszę dojeżdżał motocyklem, no i tak już zostało. Wybrał jednak motocykl żużlowy, czyli Tomasz Chrzanowski. Brawa! Mikel! To zdecydowanie nasz najmłodszy reprezentant. Jego głównym celem na nadchodzący sezon jest zdobycie jak najwyższego miejsca w zmaganiach o tytuł indywidualnego mistrza świata juniorów. W roku ubiegłym zdobył tytuł indywidualnego mistrza Estonii. Największym jego marzeniem jest uczestnictwo w prestiżowym cyklu Grand Prix. Specjalnie zapuścił dredy, kiedy się dowiedział, że będzie startował z Tony Lindbeckiem. No, teraz będzie musiał chyba się ich pozbyć. Zobaczymy. Nicheluna! Brawa! Jako następny na scenę wyjdzie Mikołaj Drożdżowski! To młody, dobrze zapowiadający się zawodnik. Pochodzi z Bydgoszczy. Poza klubem ze swojego macierzystego miasta reprezentował barwy Rawicza i Grudziądza. Jeździł także w Krakowie, a motocyklem to całe jego życie. Wolne chwile Mikołaj spędza szalejąc na krosie i układając kostkę Rubika, którą dostał w wieku 8 lat. Do tej pory jego marzenia, by ją w końcu ułożyć, jeszcze się nie spełniło. Mikołaj Drożdżowski! Kolejny z zawodników Orła w sezonie 2014 to Denis Gicaguli! Urodził się w Rosji, a do Polski trafił w 2006 roku i przez 4 lata był związany z klubem z Rybnika. Po przyjęciu oferty z Bydgoszczy Denis startował w Ekstralidze. Był to też okres jego największych sukcesów. Zwycięstwo w młodzieżowych indywidualnych mistrzostwach Rosji oraz drużynowych i indywidualnych mistrzostwach Rosji. Denis ma żonę Natalię, 6-letniego syna Danila, który oczywiście już wiadomo, że będzie żużlowcem. Denis Gicatulin! Kolejny z naszych zawodników to Jakub Jabłok! Jego chyba nie trzeba przedstawiać. To zdobywca 5. miejsca w tegorocznym plebiscycie na najlepszego sportowca polskiego. Bardzo utalentowany i waleczny. Stawał na podium w wielu międzynarodowych turniejach, a do jego największych sukcesów należą złote medale drużynowych mistrzostw Polski, młodzieżowych mistrzostw Polski par klubowych, młodzieżowych drużynowych mistrzostw Polski oraz drużynowych mistrzostw Niemiec, a także srebrny medal otwartych indywidualnych mistrzostw Czech juniorów. W poprzednim sezonie, broniąc barw Orła Łódź, wystartował w 8 meczach, zdobywając 58 punktów. W młodości nie pił mleka, bo się dowiedział, że wysoki żużlowiec ma trudniej. Postanowił zostać małym, ale jakże opływowym zawodnikiem. Jakub Jabłok! No, a teraz wyjdzie na scenę na pewno uśmiechnięty, bo on jest zawsze uśmiechnięty. Magnus! Żużlowiec popularnie zwany Zorro. Najstarszy w drużynie. W polskiej lidze starty rozpoczął w wieku 28 lat. W 2002 roku zdobył tytuł indywidualnego mistrza Europy, a rok później stanął na najniższym stopniu podium. W
roku 2008 został indywidualnym mistrzem Szwecji. Przy jego znacznej pomocy Stal Gorzów i Lotos Gdańsk powróciły do Ekstraligi. Do naszej drużyny dołączył w sezonie 2013. Wystartował w 9 meczach, zdobywając 77 punktów. Poza żużlem Magnus uwielbia motocross, jazdę na nartach oraz hokej. Uwaga, w przyszłości reprezentował szwedzki klub hokejowy Färjestad. Jeszcze dodam, że prenumeruje panią domu, wycina sobie wszystkie przepisy kulinarne. Jego ulubionym ciastem jest kopiec kreta, szczególnie w Grudziądzu. Magnus Cederstreck! No i teraz będzie się działo, bo na scenę wchodzi Antonio! Najbardziej utytułowanym naszym żużlowcem, urodzony w brazylijskim Rio de Janeiro. W Lidze Polskiej Antonio zadebiutował w 2005 roku w barwach Atlasu Wrocław, a ostatnio startował w Gnieźnie, z którym w 2012 roku wywalczył awans do Ekstraligi. W 2012 również zaliczył bardzo udany sezon w cyklu Grand Prix, czterokrotnie aż stawał na podium. Poza sportami motorowymi szczególnie upodobał sobie narciarski freestyle i teraz autentyczna historia z życia Toniego Lindbecka. Podczas zawodów drużynowe Mistrzostwo Polski pobił rekord toru. Przyjechał do parku maszyn, rzucił szybko motocykl i zaczął biegiem zdejmować kask. Wszyscy zdziwieni, zamiast się cieszyć, smutny wyraz twarzy. Co się stało? Wleciała mu pod kask osta. Urządliła go na starcie i dlatego pobił rekord toru, bo wiedział, że może dopiero pozbyć się tej uprzęży, którą miał na sobie w parku maszyn. Toni Lindbeck! Wędrujemy teraz na koniec naszej sceny, gdzie stoi Mariusz Puszakowski! Znany w środowisku żużlowym jako Puzon. W roku 2000 był wypożyczony ze swojego macierzystego klubu i reprezentował, uwaga, barwy Łódzkiego Towarzystwa Żużlowego. W zeszłym roku był liderem kolejarza Rawicz, osiągając najwyższą średnią biegu punktową we wszystkich rawickich zawodach. 4 sierpnia podczas konfrontacji z Orłem zdobył 8 punktów, będąc polskim liderem swojej drużyny. Gdybyście kiedyś rozmawiali z Mariuszem Puszakowskim i na wszystkie wasze pytania odpowiadałby jo, to nie znaczy, że jest obcokrajowcem. On tak po prostu mówi tak, Mariusz Puszakowski! Drodzy Państwo, oto nasi zawodnicy, ale drużyna jeszcze nie pełna. Brawa najpierw dla nich. Oczywiście kadra jest jeszcze nieco szersza. Są zawodnicy z Niemiec, jest Jason Doyle, który miał teoretycznie początkowo być podczas prezentacji, ale problemy techniczne sprawiły, że ostatecznie do nas nie dotarł. No ale na scenie, biorąc pod uwagę, że zawodników już poznaliśmy, brakuje oczywiście kogoś, kto nad tym wszystkim zapanuje. Czyli patrząc na zawodników, potencjał jest ogromny. No ale trzeba go odpowiednio wykorzystać. A ma zadbać o to opiekun drużyny, czyli trener Lech Kędziora! Lech Kędziora po zakończeniu kariery zawodniczej był trenerem m.in. Jagiellonii Grudziądz, Starcie Gniezno, Polonii Piła, Wybrzeżu Gdańsk oraz Gwardii Warszawa. Bardzo się cieszymy, trenerze, że w tym roku pan do nas dołączył. Cieszymy tą pierwszą czwórkę. No i tak, Asiu, oczywiście mamy zawodników, ale drużyna jeszcze nie jest kompletna. Ja odpowiem, że mnie brakuje mojej imienniczki. Tak jest. Czyli zapraszamy na scenę honorowego prezesa Orła, no i oczywiście nie tylko dobrego ducha, ale tą sprężynę, która nakręca wszystko związane z żużlem w naszym mieście. Joanna Skrzydlewska! Witam Państwa bardzo serdecznie. Przede wszystkim dziękuję, że tak licznie się Państwo dzisiaj stawili. Przed Państwem stoi nasza drużyna. Myślę, że skuteczna, waleczna i również okaże się najszybszą drużyną w tym sezonie. Cel mamy jeden i jasny. Znaleźć się w pierwszej czwórce w tym sezonie. Czy on jest możliwy do osiągnięcia? Ja głęboko wierzę, że tak, bo mamy w naszej drużynie najlepszych z najlepszych. Myślę, że jest nas siła, jest moc i własną ścieżką zdobędziemy szczyt. Dziękuję bardzo. Duże brawa i wierzymy w te słowa.
Miło nam również poinformować, jak prezentacja to prezentacja, że jednogłośnie kapitanem na ten sezon został wybrany. Trenerze, proszę o wręczenie kapitanowi odpowiedniej flagi. Magnus! Namaszczamy na kapitana. Był pomysł, aby trener wziął taką szpadę odpowiednią i wyrył zetkę po prostu na piersi zawodnika, tak żeby było wiadomo, kto jest kapitanem, ale jakoś tak ostatecznie z tego pomysłu zrezygnowaliśmy. Drodzy Państwo, uwaga! Oto cała rodzina Orła Łódź 2014 w komplecie! I czas na zdjęcia. Zaczynamy oczywiście od osoby, która wspiera nas w każdy sposób, i mentalnie, i na meczach, ale także i finansowo. Bez niej myślę, że nie osiągnęlibyśmy tego, co możemy. Zapraszamy na scenę prezydent miasta Łodzi, Hannę Zdanowską. Dla nas sportowej mapy Łodzi byłaby niemożliwa. Miasto planując, realizując stale wiele inwestycji, oczywiście sam imprezie mówiący się ośrodek sportowy. Cieszy nas bardzo, że są wciąż starania w kierunku budowy nowoczesnego stadionu żużlowego. Ja myślę, że Państwo już doskonale wiedzą, że wstępne rozmowy już za nami. Co więcej, jest dobra wola ze wszystkich stron, czyli wiadomo, że ten stadion powstanie, bo jeżeli wszyscy chcą, no to co może stanąć na przeszkodzie? I oczywiście mamy na tym stadionie pojawić się w roku 2017. Taki jest plan i plan będzie realizowany, bo w tym klubie plany są realizowane, a więc dziękuję bardzo. Hanna Zdanowska. Zapraszamy niezwykle ważną osobę w tym całym przedsięwzięciu, jaką jest. Dla mnie zdecydowanie w moim sercu ostatnio najważniejszą, z dużą przyjemnością zapraszam właściciela firmy Hawcz
Przydlewska, wielkiego mecenasa, wielkiego człowieka oddanego Żużlowi. Witam z Przydlewski! Zapraszamy! Wspiera praktycznie wszystkie dyscypliny sportowe. Powinien ja teraz wymieniać ludzi, którym pomagał, ludzie, którzy przyszli do niego i nie odeszli nigdy z pustą ręką. Zawsze twierdził, że po to jest, żeby pomagać. Ale ostatnio z tych sportów najważniejszy, na pierwszym miejscu u niego jest żużel i możemy się o tym przekonać, patrząc na tę drużynę. Witold Skrzydlewski!